Na drugą kawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Anna Pabiś, wice Miss Polski 2013 i organizatorka wyborów Miss Polski Opolszczyzny tegorocznych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wkrótce w Opolu będziemy mieć casting, czy można się jeszcze do niego zgłaszać? Tak, można cały czas się zgłaszać, cały czas odbywa się nabór do konkursu Miss Opolszczyzny. Właściwie już zostały 4 ostatnie castingi. Casting w najbliższą sobotę jest to casting 21 listopada w Brzegu oraz w Namysłowie. Tam będzie ze mną Aleksandra Horodyska, trzecia wicemis Polski, nastolatek bieżącego roku oraz Karolina Sobolewska. W 2004 roku zdobyła wicemis Polonii Opolszczyzny. Za tydzień widzimy się w Kędzierzynie-Koźlu 28 lutego, a w Opolu 29 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Czyli będzie to ostatni casting, taki podsumowujący? Będzie to ostatni casting podsumowujący. W każdym mieście powiatowym te castingi odbywały się po 2 godziny. W tym czasie mogłyśmy z dziewczynami razem rekrutować kandydatki, które przystąpiły do tego castingu. Natomiast w Opolu będzie on trwał 3 godziny, ponieważ jest większa ilość zgłoszeń, a tym samym trzeba poświęcić większą ilość czasu dziewczynom. I mogą się dziewczyny zgłaszać tylko z Opola, czy jak na przykład ktoś będzie chciał przyjechać, nie wiem, z Prudnika czy z Olesna, to zostanie odesłany czy dopuszczony? Nie, oczywiście zapraszamy wszystkie dziewczyny z całego województwa. Jest to ostatni casting. Te dziewczyny, które nie miały okazji być w danym mieście powiatowym, czy właśnie w Prudniku, czy w Nysie, czy w Kędzierzynie-Koźlu, czy w Krapkowicach, zapraszamy wszystkie dziewczyny do Opola i tam możemy się już spotkać spokojnie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w takim castingu? Kryteria są na stronie internetowej. Są to 2 przedziały wiekowe. Jest to nastolatka od 14 do 18 roku życia i osoba dorosła od 18 do 24 roku życia. Warunkiem koniecznym jest zamieszkanie, jest teren zamieszkania. Jest to Opolszczyzna. Nie, całe województwo. Całe województwo, oczywiście. Co trzeba przynieść? Już się, że tak powiem, kandydatka wcześniej zostaje zakwalifikowana, musi te warunki spełnić, wtedy dostaje informację, że może przyjść, tak? Tak, wówczas, jeżeli dana kandydatka zgłosi się do nas online, wówczas dostanie taką informację, co powinna zabrać ze sobą i zapraszamy ją na najbliższy casting powiatowy. Natomiast nie jest koniecznością, żeby dziewczyny zgłosiły się online, bo tak czy owak musimy zobaczyć tę dziewczynę, jak ona się prezentuje, porozmawiać z nią, poznać ją, zadać krótkie pytania. Przede wszystkim, czy studiuje, czy uczy się, jakie są jej pasje, jakie są jej marzenia, jakie ma plany na przyszłość. I musicie się zapytać pewnie, jakie ma wymiary. Wymiary, tutaj jest taka kwestia bardzo dyskusyjna, ponieważ gala odbywa się dopiero 21 maja, czyli w następnym roku. Jest to dość dużo czasu, żeby ta dziewczyna mogła się przygotować w sposób perfekcyjny, w sposób odpowiedni na scenie. I nawet jeżeli ma troszkę więcej tych centymetrów, nie ma żadnego tutaj problemu, żeby było ich mniej. Można to zgubić. Można to zgubić, oczywiście, że tak. Podczas jeszcze tego castingu, oprócz tej rozmowy, dziewczyna prezentuje się w sukience koktajlowej, a następnie w stroju kąpielowym. Zdjęcia poglądowe są, które są wyłącznie tylko dla nas oraz kręcony jest materiał z tego castingu. Ile dziewczyn zostanie zakwalifikowanych do tego majowego finału? Będzie to grupa 24 dziewcząt, od 20 do 24 dziewcząt. Jest to taka optymalna grupa, od 10 do 12 nastolatek oraz tak samo dorosłych. Wydaje mi się, że w ten sposób można perfekcyjnie dziewczynę przygotować na galę finałową, majową, ale również na galę już ogólnopolską. Mhm. Czyli jak ta dziewczyna już teraz się w listopadzie dowie, że jest zakwalifikowana, to czeka ją pewnie kilka miesięcy ciężkiej pracy. Czy wy jej dajecie jakieś konkretne zadania wtedy, co ona ma robić, jak o siebie dbać, co poprawić? Tak. Ja przygotowałam dla dziewczyn szereg takich szkoleń, które ją przygotują do gali finałowej. Między innymi jest to szkolenie personalne, gdzie zadba o to pani Iwona Bednarek oraz Joanna Francik. Szkolenie z wizażu jest odpowiedzialne
odpowiedzialna za to ambasada urody oraz Mary Kay, oraz Metamorfoza. Metamorfoza zrobi Berendowicz & Kubin. Są to partnerzy, z którymi zaczęłam współpracę, bo bez profesjonalistów jest ciężko przygotować taką dziewczynę. Ale jakieś ćwiczenia takie fizyczne, dbanie o kondycję, o figurę, bieganie na, czy po parku, czy na siłowni chodzenie? Oczywiście, że będę mobilizowała dziewczynę i będę nakłaniała, żeby jak najbardziej i zdrowo się odżywiały i uprawiały sport, bo jest to bardzo ważne przy tego typu konkursie. Oprócz tej takiej też wizualnej otoczki będę chciała właśnie współpracować z dziewczynami, żeby kształtować ich osobowość, bo nie ukrywajmy, że jury ocenia nie tylko to, jak wyglądamy, ale też nasze wnętrze, to jaką aurę tworzymy wokół siebie i to, czy ludzie do nas lgną, czy chcą z nami rozmawiać, przebywać w naszym otoczeniu. Dostają dziewczyny listę lektur, którą mają przeczytać, jakiś, nie wiem, Żeromskiego, Reymonta i tak dalej? Nie. To akurat finalistki zostaną wyłonione do 15 grudnia. W połowie stycznia będziemy mieli spotkanie organizacyjne i wówczas wszystko, całość już przedstawię dziewczynom, jak to powinno odbiegać i cały plan, cały program, ponieważ od marca zaczną już się przygotowania do gali finałowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się te castingi i konkurs? Tak. Wbrew pozorom dużym zainteresowaniem się cieszą i bardzo się cieszę, że otworzyłam się na powiaty, że gdzieś narodził mi się ten pomysł, żeby jednak wyjść do dziewczyn, naprzeciw dziewczynom, żeby miały lepszy dostęp do tego konkursu, czyli jest to wyrównywanie szans dla tych dziewczyn. Bardzo dużo perełek, już mogę powiedzieć, na dzień dzisiejszy jest i ogromnie się cieszę. Na pewno mogę powiedzieć, że będzie wysoki poziom, bardzo wysoki. A co przyciąga dziewczyny do tego typu konkursów? Jest to przede wszystkim przygoda i pytając dziewczynę, dlaczego wystartowała w tym konkursie, właśnie tak odpowiadają. Chęć przeżycia przygody, czegoś nowego, poznania nowych ludzi, ale też podreperowanie swojej pewności siebie. Która jest potrzebna, żeby później, nie wiem, zrobić karierę, jeśli chodzi o na przykład pracę zawodową, tak? Może być w ten sposób, dlatego że na przykład te szkolenia, które ja dla dziewcząt zorganizowałam i które się odbędą, między innymi do tego prowadzę, żeby ukształtować osobowość tej dziewczyny, ukierunkować ją w pewien sposób i żeby ona miała też dużo łatwiej w życiu. Pamiętam, jak ostatnio rozmawialiśmy, powiedziałeś, że w ciągu tam 3 lat chciałabyś mieć, chyba tutaj jest, żeby za polszczyznę dziewczyna jedna została mistrzem, zajęła miejsce na podium w wyborach Miss Polski. Tak. Widzisz takie kandydatki już w tej chwili? Jest bardzo wysoki poziom i mam nadzieję, że będziemy mieli mocną grupę w finale w Miss Polski 2016. A dziewczyny, które decydują się, to jest dla nich jakby jednorazowa przygoda, czy one chcą wiązać swoją przyszłość na najbliższe lata, gdzieś tam na przykład z karierą modelki? To zależy wszystko od dziewczyny. To zależy, gdzie ona brnie, co by chciała uzyskać. Oczywiście można ten tytuł, czy można ten konkurs bardzo fajnie, pozytywnie wykorzystać, jeżeli tutaj mówimy o karierze modelki, fotomodelki, jest to coś idealnego. To zależy naprawdę od dziewczyny, czego dziewczyna oczekuje od tego konkursu i musi potrafić wykorzystać te swoje 5 minut, ten konkurs po prostu. Wystartować w programie Top Model? To jest takie bardzo dyskusyjne, ponieważ ja nie jestem zwolenniczką tego programu. Tam jest, to jest show. To nie jest prawdziwe życie modelki, to jest show, to jest, nie ma takich rzeczy, które tam się odbywają. A to bardziej ułatwia czy utrudnia zrobienie kariery? Top model? Zdajemy się osobą rozpoznawalną. Być może to dużo ułatwia na samym początku, ale też może blokować taką dziewczynę, bo tam też się odbywają, z tego co wiem, sesje rozbierane, a nie wszystkie agencje modelek chcą już pozyskać taką dziewczynę, która już to zrobiła na samym początku. No to co, zachęcamy wszystkie młode, piękne dziewczyny do zgłaszania się do castingów. Tak, zachęcamy, oczywiście, że zachęcamy. I taka moja na sam koniec prośba do dziewcząt, żeby się nie stresowały, ponieważ każda z nas przeszła każdy ten etap konkursu i wiemy, co to znaczy. Ja patrzę też z przymkniętym okiem na to, jak dziewczyna się prezentuje. Nie patrzę na to, że się trzęsą nogi czy załamuje się głos.
Po prostu zachęcam je, żeby spróbowały swoich sił. Naturalny, piękny uśmiech i dobre poczucie humoru może zdobyć każdego człowieka. To tego wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Pabiś była moim gościem w Drugiej Kawie. Dziękuję.